Siemanko wszystkim, moi drodzy, jedziemy do Biedronki, bo okazało się, że jakaś nowa wyprzedaż gier jest. Za 9 zł i za 19. I mamy nadzieję, że coś złowimy. Co my tu mamy? Heroesy, Spellcrafter, Assassin's Creed. Niklaus, Assassin's Creed nie chciałbyś sobie pograć? Tak średnio bym powiedział. Far Cry 3. Emulator Atomista Morskiego. No to za 19. Wygląda dobrze. Co my tu mamy? Assassin 19, czekaj. Baldury. Te Baldury by były dobre. Baldury by były spoko. Ale wiesz, ja jestem akurat osobą, która nie grała w Baldury, tylko moi kumple mi gadali. Enemy Front to polskie było chyba, nie? Mówiłeś, że słabe? To polecasz? Niklaus. Nie mogę tego polecić. Nie, ponieważ to nie jest symulator kompanii góry. A to w ogóle tak fajnie z tyłu wygląda. Ale ten jest lepszy, bo są dwa. Ten jest jeszcze nie najgorszy. Nie. Heroes 3. Co my tu mamy? Escape Dead Island. Ale czemu to jest? To jest taki spin-off jakby. To dziwne to jest trochę. Kuror. Symulator kuroty nadmorskiego to najgorsze, co mogło być. A co to było? Rayman. To jakaś wojna? Nie, to jest Man of War. Stary. Code of Honor, Code Honoru 2. Z tych czasów jak polskie gry to były głównie City Interactive. Ryzen, Stasis stary. Ryzen, Valhalla Hills. Stalowa wersja stary, stalowa seria Star Drive 2 za 19. Czekaj, co bych musiał tu? Symulator statku, o to polecam. Niklaus, tyś tego w to nie grał? Dead Synchronicity? Nie. To jest dobre, to polecam, ja to przeszedłem. To jest naprawdę dobre. Co my mamy jeszcze? Ryzen 2, Agrar Simulator 2012 za 19, Assassin's Creed 2, Anno 2070 Simulator, Mighty Number 9, Alien Rage, twierdza, czekaj, tu mamy twierdzę HD, plus twierdza Krzyżowiec HD, plus twierdza Krzyżowiec Extreme. Ja bym chyba... nie wyłączyła kamera? Nie. Jest, leci. Ja bym z samego szacunku to kupił, stary. Z samego szacunku dla twierdzy. Ja już słyszę po prostu te hasła cały czas w głowie, nie? Jak się coś dzieje. Brat, baby. No cóż, nam zostaje, słuchaj, liczę z Rexiem, nam zostaje. I jeszcze nam zostaje... No nic. To jest jeszcze drugi karton gier. No nie wiem, czy drugi to nie jest to samo. Samo chyba. To? Ja bym sprawdził, kurde, ten drugi karton. Bo ten w pierwszym tutaj na przykład mi to tak średnio to pasuje. Ale słuchaj, symulator transportu ciężkiego. Czy do ciebie to przemawia? Nie szczególnie. A czekaj, ja bym to sprawdził. Jakby na przykład... Patrz. Czy my tu coś mamy? Stary, nie, to jest to samo. To jest, nie! Nie to samo, to jest OMSI symulator autobusu. A to jest OMSI jedynka. Drive'y. No nie wiem. Nie wiem coś. Co by tu wybrać? Dobra, jesteśmy po zakupach. Mikołaj, były fajne gry? No tak średnio bym powiedział, ale udało się coś tam, coś wyłowić. Mi się wydawało, że będzie trochę więcej. Znaczy, problem jest taki, że jeżeli są jakieś gry w ofercie, to nie zawsze w każdym markecie one są i występują. Często te najlepsze te lepsze i rzadsze są wybrane, albo ich jest bardzo mało rzuconych. No, ale słuchajcie, Mikołaj co kupił? Dead Synchronicity z polecenia Dawida. Ja poleciłem, fajna. Bardzo fajna gra, jak ktoś będzie chciał. U mnie jest na archiwum, na drugim kanale, Archiwum Live. Natomiast ja kupiłem, słuchajcie, najlepsze mocarze. Uwaga! Pierwsza to jeszcze w miarę spoko. To jest Ryzen 2. Jedynka też była za 9,90, natomiast to jest Ryzen 2 za 9,90 i ona jest także na Steam. Także fajny RPG, myślę, że pogramy sobie na live'ach. Dodatkowo, uwaga, to już teraz pod bekę kupuję, bo ja zawsze w Biedronce kupuję pod bekę. Uwaga, symulator poczty lotniczej, słuchajcie, no tego nie mogłem wymyślić. No, ja rozumiem symulator, powiedzmy, ratownictwa, kopalni, ratownictwo normalnie na morzu i tak dalej, ale no to jest symulator poczty lotniczej. I powiem wam, że uwaga, tutaj jest ponad 100 różnych zleceń transportowych, od łatwych po bardzo niebezpieczne. Dodatkowo egzotyczne lokacje, ponad 12 wysp pacyficznych. Kurde,
zróżnicowane maszyny. No to będziemy sprawdzać. Jak chcecie odcinek, słuchajcie, przynajmniej jeden z tego na YouTubie, to dajcie tam jakieś lajki i komentarze. I dodatkowo, uwaga, to już też mocarz, bo to jest Zaopiekuj się mną. To jest Młody doktor łapy i pazury. Pod tytuł brzmi zachęcająco. No, zachęcająco, ale tutaj mamy, zobaczcie, Młody doktor łapy i pazury, twoje zwierzaki już na ciebie czekają. Gra na pewno kupiona też dla żartu. Zobaczymy, co to będzie, na pewno na live streamach. Może na YouTube'a nagram też, to możecie napisać. Ale tak naprawdę mam też w rodzinie siostrzenicę młodszą. W takim wieku akurat jej się spodobają takie zwierzątka. Myślę, że ja sobie pogram i potem powiem, że specjalnie dla niej kupiłem, co? Żeby nie było, że stary wujek gra w młodego doktora. Dobra, kończymy. Napiszcie, czy też korzystaliście z tych ofert w Biedronce. Napiszcie, co wam się udało wyłapać i co według was było najlepszą ofertą. Bo wiele z tych gier też gdzieś tam w takich paczkach, bandlach za darmo czasami było. Tyle, moi drodzy. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!